Pani Kasiu, zaproszę panią do gabinetu. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam. Zapraszam. Panie doktorze, przyszłam z trzema podstawowymi problemami. Rozszerzone naczynka, troszkę zmarszczki i przebarwienia. Gorący napój, jakaś ostra potrawa czy zmiana temperatury powodują, że właśnie te naczynka się rozszerzają i to powoduje taki dyskomfort. No właśnie, bo w tej chwili nie widać, aby one były tak mocno nasilone, ale rozumiem, że to się zmienia w czasie i tak, że to pani tak, przeszkadza tak, najbardziej. W zależności właśnie od że temperatury. Że ten rumień się gdzieś tam pojawia i to jest, powoduje taki dyskomfort u tak, pani. Tak. Oczywiście naczynka to jest jedna rzecz, która nam ten koloryt zmienia, ale też i przebarwienia posłoneczne, bo widzę, że trochę tych przebarwień też jest. Tak. Czy pani się lubi opalać? Uwielbiam, kocham słońce i niestety no. Zawsze wszyscy mają butelki z SPF, a ja turboprzyspieszacz i efekty no, są. No właśnie, efekty są, ale nie te, na których nam zależy. Nadmierna opalenizna zawsze zostawia takie niepożądane ślady na naszej skórze, a tym bardziej w miarę upływu czasu te ślady niepozytywne są bardziej trwałe, bardziej widoczne. Także przestrzegam, stosujmy samoopalacze, nie stosujmy tak zwanego plażingu. Wychwyciłam tutaj taką siatkę zmarszczek pod oczami i tutaj w kącikach ust. Czy coś z tym możemy zrobić? Zgadzam się z tym, że faktycznie ta siatka jest wokół oczu. Widzę też oczywiście te fałdy marionetkowe i fałdy nosowargowe. Mamy produkty kwasu hialuronowego, produkty toksyny botulinowej, które spowodują, że ta skóra będzie wyglądała inaczej.